Witajcie w Polsce.pl. Pilnujemy Polski i pilnujemy też spraw ważnych dla naszego kraju, chociaż teraz przeniesiemy się do Turcji, aby porozmawiać o wydarzeniach politycznych właśnie w tym państwie w kontekście wyborów. Wczorajszych wyborów można powiedzieć, że jedna osoba ma ogromne powody do zadowolenia, niekoniecznie przeciwnicy polityczni, no ale o tym wszystkim porozmawiam z moim państwa gościem, którym jest Artur Wróblewski, politolog Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. No i właśnie, któż to tam triumfuje w tej Turcji? Niespodziewany, można powiedzieć, kandydat, oczywiście taka ironia z mojej strony. Niespodziewany kandydat, prezydent Erdoğan, który jest z Turcją od roku 2003, prawda, jako premier przez bodajże 11 lat, a później od 2014 roku jako prezydent. I mamy w tym roku, wczoraj, wybory trochę takie niespodziewane, czy też niezaplanowane, bo tak naprawdę w przyszłym roku powinny się odbyć. No i mamy z powrotem wybory tak jak 4 lata temu, prawda? Czyli widzimy, że, czy właściwie 3 lata temu, jeśli chodzi o parlamentarne wybory, lipiec 2015 roku. I widzimy, że na urzędzie prezydenta mamy znowuż prezydenta Erdoğana. Natomiast jeśli chodzi o wybory parlamentarne, znowuż triumfuje nam Partia Sprawiedliwości i Rozwoju AKP, która od początków lat 2000, w XX wieku tak naprawdę dominuje, razem ze swoją taką przybudówką nacjonalistyczną MHP, czyli partią taką nacjonalistyczną właśnie, ruch nacjonalistyczny jest to. Na trzecim miejscu mamy Partię Ludową Republikańską CHP i na czwartym miejscu, tutaj uwaga, mamy partię, która się nazywa w tym akronimie tureckim HDP, czyli partia taka ludowo-demokratyczna, jest to partia kurdyjska. Jest to partia, która przekroczyła próg 10%. Jest to ten próg trochę zabójczy dla mniejszych ugrupowań, które trzeba w Turcji przekroczyć, żeby wejść do parlamentu 600-osobowego. I wydaje się, że około 60-63-65 miejsc w parlamencie tureckim, czyli 10%, będzie dla partii kurdyjskiej. Jest to to ugrupowanie, prawda, czy ta partia, która istnieje od 2012 roku. I uwaga, byli szefowie tej partii, czyli Selahattin Demirtas i pani Figen Yüksekdag, siedzą tak naprawdę w więzieniu, czy też zabroniono im prowadzenia kampanii, ponieważ w 2017 roku pozbawiono mandatu poselskiego, który mieli, a który utracili po czystkach z lipca 2016 roku. Oni i zresztą wielu innych, prawda? Wynik tych wyborów w pewien sposób prezydenckich przede wszystkim przypieczętowuje referendum z 2017 roku, które mówi o tym, że teraz system właśnie w Turcji bardziej z parlamentarnego będzie prezydencki, zwiększona rola prezydenta, zwiększona rola w tym momencie Tayyipa Recep'a Erdoğana. Pytanie, czy ten wynik wyborów parlamentarnych w jakiś sposób jest w stanie ograniczyć władzę prezydenta, wpływać na decyzję prezydenta, czy może już w tym momencie prezydent będzie miał pełnię tej swojej władzy? Od wielu, wielu miesięcy mówiło się o takich autorytarnych dążeniach Erdoğana właśnie w sprawowaniu swoich rządów. Nie tylko, że będzie miał większe uprawnienia, które tak naprawdę posiadł po tym referendum, które no, wygrał w niewielkim stopniu, bo 51% ludzi było za zmianą konstytucji, przejściem od systemu parlamentarnego z premierem, rządem, prawda, i ograniczonych kompetencjach prezydenta do systemu prezydenckiego. Ale w dodatku jeszcze za 5 lat, bo tyle trwa kadencja, czyli w roku 2023 będzie miał prawo Erdoğan ubiegać się o kolejną kadencję. Czyli mamy jego Erdoğana w Turcji do roku 2028 prawdopodobnie, bo czy uczciwie, czy nieuczciwie, wydaje się, że wygra i kolejne wybory, czyli mamy przypadek jak z Rosji Putina. Zresztą panowie się zaczęli przyjaźnić, lubić po 20 około listopada 2015 roku, kiedy zestrzelono, co prawda Turcy zestrzelili myśliwski samolot turecki, ale później relacje były już tylko dobre i się poprawiały. Pamiętajmy, że kraje prezydenckie istnieją w Europie czy na świecie. Francja to jest kraj z
systemem prezydenckim politycznym, czy Stany Zjednoczone. Jednak w przypadku Erdoğana mamy system w tej chwili, gdzie prezydent mianuje wyższych wojskowych urzędników, wyższych państwowych urzędników, wskazuje, desygnuje ministrów, nie ma premiera, tak jak we Francji na przykład, gdzie jest premier, prawda, i ministrowie, i współrządzą z prezydentem, tutaj nie ma premiera. Co więcej, może ingerować w obsadzanie stanowisk właściwie sądowych, czyli w system sądowy, i co najważniejsze, może deklarować czy obwieszczać stan wyjątkowy, stan nadzwyczajny i rządzić dekretami. Pamiętajmy, że artykuł 49.3 w systemie francuskim konstytucji, czy jeszcze jeden artykuł, pozwala na rządzenie we Francji dekretami, prawda? Ordonnance, czy też le décret, różnie się to nazywa, jednakże tam tak naprawdę musi być kontrasygnata dla dekretu prezydenta, a tak naprawdę prezydent francuski może wydawać takie rozporządzenia, jak to mówimy po polsku, ale tak naprawdę po delegowaniu mu wcześniej władzy przez parlament francuski. Natomiast prezydent amerykański też nie jest wszechwładny, bo jest system równoważników i hamulców, czy też rozdział władz, a tu trochę nam się mieszają te rozdział władzy w Turcji i prezydent, wydaje się, będzie mógł tak naprawdę sprawować, tak jak pan redaktor powiedział, władzę bardzo wielką, autorytarną. No i właśnie, pytanie, co ta wielka władza Erdoğana oznacza, ale też chciałem jeszcze, zanim do tego przejdziemy, przełożenia na to, jak będzie wyglądała Turcja i jak będą wyglądały relacje Turcji z poszczególnymi państwami, szczególnie z Unią Europejską, ze Stanami Zjednoczonymi i z Rosją, to chcę zapytać o właśnie legalność tych wyborów. Czy były jakieś próby fałszerstwa odnotowane, czy ten wynik może powinien być zupełnie inny, bo przecież komentatorzy wskazywali na to, że być może będzie również potrzebna druga tura, no i tam szansę miała mieć opozycja w starciu z Erdoğanem. Teraz wiemy, według oficjalnych właśnie wyników wyborów, że drugiej tury nie będzie. Widzimy zatem, że jeśli chodzi o parlament 600-osobowy, ponad 300 miejsc idzie dla partii AKP, czyli Sprawiedliwości i Rozwoju, nie wiem, 290 kilka, prawda? To oczywiście jeszcze te wyniki potwierdzą się, to są wstępne tak naprawdę, z 90 kilku już procent okręgów wyborczych, ponad 60 miejsc dla tej partii nacjonalistycznej, a więc ponad 300 miejsc, większość już jest w parlamencie dla Erdoğana. Jeśli chodzi o prezydenturę, tak samo 51% głosowało na niego, a nie na drugiego, prawda, kandydata tej partii republikańsko-ludowej, tej opozycyjnej Ince. Widzimy zatem, że jest pełne zwycięstwo. Ja tylko powiem, że ta nacjonalistyczna, ta partia, ta MHP, ta przybudówka, prawda, do AKP, to ona na przykład wyłoniła z siebie szare wilki, a być może z szarych wilków był Ali Akça kiedyś, który przygotował, prawda, czy uczestniczył w tym zamachu spisku na życie papieża. To jest takie ramię trochę zbrojne, można powiedzieć, tego nacjonalistów w Turcji. Zresztą jest to problem sam w sobie. Problem polega na tym, że Turcja idzie w stronę autorytaryzmu i tak naprawdę oddala się od Unii Europejskiej. Jeśli przyjmiemy za tezę dobrą, że ta Unia Europejska powinna trwać, rozwijać się jako wspólnota narodów, prawda, państw współrządzących z Brukseli, i Turcja powinna być w tej wspólnocie wartości, prawda, demokratycznych przede wszystkim, to widzimy, że Turcja oddala się od tego. Z drugiej strony pamiętajmy, że Turcja jest już starym człowiekiem, można powiedzieć, jeśli chodzi o wyczekiwanie w przedsionku, to antyszambrowanie do Unii Europejskiej, bowiem od 1963 roku dobija się. Dopiero w 1999 roku na szczycie w Helsinkach potwierdzono prawo do tego członkostwa i potwierdzono właśnie, uznano za kandydata oficjalnie Turcję. W 1995 roku podpisała dopiero umowę celną, prawda, z Unią Europejską, a w 2016, kiedy był ten przewrót, prawda, słynny w lipcu, to dopiero z 31 rozdziałów jeden bodajże był zamknięty, a 16, prawda, wciąż negocjowano. Także widzimy, że słabo Unia Europejska zadbała o Turcję, a zadbała wtedy tylko, kiedy trzeba było 3 miliardy dać euro po to, żeby zajęli się Turcy uchodźcami, prawda? To jest ten deal z marca 2016 roku, bo Unia przeraziła się napływu uchodźców. Natomiast odpowiadając na pytanie pana redaktora, czy były jakieś tam czary, mary nad urnami, trudno powiedzieć w tej chwili. Generalnie liderzy partii uznali te wybory, wyniki tych wyborów.
wyborów. Łącznie ten kontrkandydat najważniejszy pana Erdoğana, tam było jeszcze 6 innych kandydatów na do prezydentury, więc tam są podobno w prowincji Urfu na przykład na południu albo w tej części kurdyjskiej, prawda, jakieś nieprawidłowości. Natomiast to są tak naprawdę pewne plotki. Generalnie uznano wyniki wyborów, to znaczy ci uczestnicy uznali, że Erdoğan wygrał. No i właśnie, co to oznacza dla świata, co to oznacza na początek dla Unii Europejskiej? Tutaj wspomniał pan o tym, co łączy Unię Europejską i Turcję, czyli problem migrantów, to porozumienie z 2016 roku. Ja się zastanawiam, jak Unia Europejska może z Turcją współpracować w wielu właśnie różnych kwestiach związanych z migrantami, kiedy raz właśnie Turcja oddala się od Unii Europejskiej, Erdoğan dąży do autorytaryzmu w swoim państwie, ale dwa, takie dane, do których gdzieś tam dotarłem w internecie, nie wiem, na ile one są weryfikowalne, ale 1/3 dziennikarzy z całego świata, którzy są zamknięci w więzieniach, siedzi w Turcji. 50 tysięcy osób w więzieniach, 100 tysięcy osób zwolnionych z pracy po tym takim puczu, przewrocie w Turcji. Takich decyzji później podjął się właśnie Tayyip Recep Erdoğan. Jakim państwem będzie zatem Turcja w najbliższej przyszłości, skoro już do takich sytuacji dochodziło, kiedy Erdoğan nie miał takiej władzy, jaką będzie miał w tym momencie? No widzimy, że idzie w kierunku pewnej putinizacji, można powiedzieć, czyli demokracji kontrolowanej, bo przecież w Rosji też mamy demokrację, tylko z przymrużeniem oka, czyli mamy wszystkie instytucje, prawda, mamy sądy, ale tak naprawdę nic się nie wydarzy bez tego strongmana, czyli bez woli decyzji prezydenta Putina. Tu jest podobnie. I z tego powodu no nie jest to zjawisko pozytywne, natomiast Erdoğan umacnia swoją władzę troszeczkę jak Putin, od niego się uczy chyba, czyli wykorzystuje nacjonalizm, wykorzystuje zagrożenie zewnętrzne, czyli przede wszystkim Kurdowie, to jest to zagrożenie zewnętrzne, musimy się jednoczyć, prawda, czyli te właśnie też nacjonalistyczno-populistyczne elementy tutaj wskrzesza. Poza tym roztacza wizję pięknej przyszłości dla Turcji, jest taka wizja 2023 w Turcji, którą stworzył. Częścią tego są mosty, parki, wszystko jest gigantyczne. Nauczyczenie chyba powiedzieć. Stulecia też niepodległości. Nauczyczenie stulecia na przykład rozpoczął budowę w kwietniu, teraz był Putin zresztą, jego kolega już, prawda, 2 dni w Ankarze i tam poświęcili, można powiedzieć w cudzysłowie, pierwszą część 4-częściowego systemu nuklearnego, takiego instalacji nuklearnej, bo będzie budowana do 2023 roku taki reaktor atomowy, żeby po prostu ten miks urozmaicić energetyczny Turcji, bo Turcja zależy też od gazu z Rosji, ale z Azerbejdżanu, prowadząc gaz z Rosji tym słynnym już południowym, przepraszam, tureckim strumieniem, miał być południowy strumień, ale Unia Europejska zablokowała to, to jest, chodzi o gaz z Rosji via Turcję, zablokowała po wydarzeniach na Krymie i na Ukrainie, prawda, znaczy tej wschodniej Ukrainie, i TANAP-em, to jest inny z Azerbejdżanu tłoczony jest gaz. Turcja też buduje w tej chwili 4800-megawatowy blok, jako jedno z 16 państw, które obecnie konstruuje nuklearną, urządzenia nuklearne, żeby produkować energię atomową. Miejmy nadzieję, że dołączymy do tej grupy państw jako Polska być może, bo jeśli chodzi akurat o rosyjską technologię, aha, i ważna, jest to rosyjska technologia, prawda, czyli generacja 3 plus najnowszej generacji, taki ośrodek nuklearny, który razem z Rosją Turcja buduje. To pokazuje ciążenie w kierunku już nie Unii Europejskiej, ale orientowanie się na Moskwę, na Rosję. Dodajmy od razu, że poza budowaniem z Rosatomem tej instalacji w Akuju, to jeszcze Turcy kupują system S-400 przeciwlotniczy, przeciwrakietowy, też od pana Putina. Turcy również handlują coraz bardziej z Rosją, mają prawie 5 milionów turystów z Rosji, tam troszeczkę się zmniejszył napływ turystów po wydarzeniach z listopada 2015, kiedy Turcy zestrzelili rosyjski bojowy samolot z uwagi na problemy czy nieporozumienia odnośnie Syrii, prawda? Ale wszystko wróciło do normy i za chwilę będziemy mieli 30
30 miliardów obrotów handlowych z Rosją, między Turcją a Rosją, czyli sześciokrotnie zwiększyła się zresztą obroty handlowe od roku 2003 między Turcją a Rosją. Z Polską to jest około 5 miliardów dolarów. Czyli możemy powiedzieć, tak jak przed chwilą padło, kierunek Moskwa dla Turcji, systemy S-400 zakupione od Rosji również. W tym kontekście Stany Zjednoczone zerwały umowę czy negocjacje na temat sprzedaży myśliwców. Zamroziły, tak, prawda? F-35, ale pytanie właśnie o Stany Zjednoczone, relacje z Turcją i gdzieś też z Sojuszem Północnoatlantyckim, bo pojawia mi się w głowie taka myśl, czy jest jakikolwiek sens, aby Turcja w tym momencie była członkiem sojuszu, skoro jest w zasadzie taką tykającą bombą w pewien sposób? Można dwa stanowiska tutaj wyodrębnić czy przyjąć, że można w stosunku do jakiegoś kraju takiego jak Turcja albo izolować go, albo robić ten engagement, czyli angażować, rozmawiać. Wydaje się, że lepiej, żeby Unia Europejska, NATO, USA rozmawiały z Turcją, a nie ją izolowały, bo to wpycha Turcję w stronę i radykalizmu, również tego islamskiego, bo Erdoğan odwołuje się przecież do religii, niestety, a Francuska Republika jest laicka na przykład, ale też prezydencka, prawda, ale laicka, to idziemy w kierunku religii, czyli odchodzimy od Kemala, wizji Turcji sprzed 100 lat, prawda, żeby była państwem świeckim, i powinniśmy raczej pomagać Turcji. Natomiast zauważmy, że wpychamy, czy Unia Europejska wepchnęła trochę Turcję w stronę Rosji, ale z drugiej strony to, co łączy Turcję i Rosję, to jest sprawa Syrii, czyli chociażby Kurdowie, prawdopodobnie Rosjanie pozwalają Turcji, żeby kontrolować północną Syrię, gdzie też się są Kurdowie, no właśnie, żyją w Rożawie. Kurdów jakby uległy to łączy, Turcji, tak. Stany Zjednoczone w pewien I sposób. W pewnym sensie chyba Stany Zjednoczone, chcąc właśnie trzymać, to jest ta koncesja amerykańska, chcąc trzymać Turcję w NATO, chcąc wykorzystywać bazę w Adanie, to jest takie miasto na południu Turcji, na granicy prawie że z Syrią, prawda? Tam jest pod Incirlik, to jest pod Adaną, ta baza amerykańska. I tam chyba też, o ile się nie mylę, ładunki nuklearne Stanów Zjednoczonych się znajdują. Zgadza się. Tak wieść niesie, i tam światło włączali Turcy w jakimś czas temu, prawda, ponieważ Amerykanie pomagali Kurdom chociażby. Poza tym chcieli obalić Bashara al-Assada, ale tu akurat Turcja zbieżny miała interes z Stanami Zjednoczonymi. Też chcieli obalić Bashara al-Assada, tylko Turcja chciała sama kontrolować to, co będzie w Syrii. Natomiast na to Rosjanie nie pozwalali. Ale ostatecznie Kurdowie połączyli Rosję, w jakimś sensie Rosja pozwoliła na wkroczenie do Afrin, tam Rożawa, to jest północna część Syrii, gdzie Kurdowie mieszkają, złożona z trzech prowincji, właśnie Eufrat, Rożawa oraz, przepraszam, Eufrat, Dżazira i Afrin, prawda? I tam tak naprawdę Turcy dostali pozwolenie, żeby zrobić dwie operacje. Gałązka oliwna się nazywa tak po angielsku troszkę, a druga operacja Tarcza Eufrat, i Amerykanie nie zaprotestowali, Rosjanie na to pozwolili, bo Rosjanie się cieszą, że Turcy odpuścili sobie obalenie Bashara al-Assada. I w rezultacie współpracują. Pamiętajmy jednak, że tam jest też pewnego rodzaju konkurencja, jeśli chodzi o Rosję i Turcję, bo przecież Turcji nie zależy, żeby Rosjanie zbliżali się do cieśnin tureckich, bo przecież zawsze od setek lat chodziło im o to, żeby odpychać Rosjan od tych cieśnin. A Rosjanie weszli w tej chwili przez bazy Chmeimim, prawda, czy też Tartus do Syrii, i tam są blisko i okupują, można powiedzieć, te tereny. Poza tym ten gaz, to też Turcji nie zależy, żeby wszystko brać, 30 miliardów metrów sześciennych, a tyle będą brać tymi dwiema nitkami tureckiego strumienia, dlatego też z TANAP-em podpisali, z Azerbejdżanem na TANAP swoją umowę. Poza tym Rosjanie nie chcą ujawnić technologii S-400. Tam jest pewien problem. Także wydaje mi się, że musimy poczekać, czy to będzie naprawdę trwały flirt między Turcją a Rosją. Natomiast niewątpliwie trzeba się zatroszczyć, żeby ta półmilionowa armia turecka w kraju o 718 chyba tysiąca kilometrów kwadratowych, dwa razy tyle co Polska obszar, 81 milionów Turków, powinniśmy zadbać, żeby nie utracić tej Turcji i żeby ona razem z Bałkanami Zachodnimi wkroczyła do Unii Europejskiej jako wspólnoty narodów i państw za kilka lat. Pytanie, czy za prezydentury Tayyipa Recep'a Erdoğana będzie to możliwe? Artur Wróblewski, politolog, Uczelnia Łazarskiego, był moim państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Przed nami, drodzy państwo, krótka przerwa, wracamy jednak tuż po niej.